No, ale to okay. Wszystko z mojej strony. Efi, jesteś tam? Jestem. Cudownie. Okej, okay, to jak Asterion wyszedł, chwilę później wychodzi... chwilę później wychodzi też za nim Liseł. Mam tony. Mm-hmm. Edith tak patrzy za nim i kręci głową. Prawdopodobnie nadal nas szukają. Nie powinni się szlajać. Ach. Znaczy, ja takie powrucham, poradzą sobie. Mogą spalić nam następną kryjówkę. Tu. To co robimy? Edith wzrusza ramionami. Nie wiem, ja nie jestem od myślenia. A te... Na pewno nie mam zamiaru babysitować tego... Tego wapna? No. Słucham? Tego wapna? Tego zgreda? No tak, no... Pryka... Jest mieliny. Tak, dużo osób. Tak, tak, tak. Okej. Okay. To Edy kiwa głową. Panienka... Wszystko w porządku? Nie. Wszyscy chcą mnie macham rękami, wszyscy chcą mnie kontrolować, wszyscy chcą mnie... Ark! Anda! Machałem rękami, wkurzałem się coraz bardziej, nakręcałem się coraz bardziej. Edi milczy, ponieważ nie mam pojęcia, co mógłby odpowiedzieć w tej sytuacji. Inaczej, mam kilka pomysłów, ale wszystkie są bardzo nie w stylu Ediego. Okej, okay. A jak ja co byś odpisał tak out of character, co? Out of character, to by, gdyby był jakkolwiek Robert Dynion, to by w tym momencie stwierdził, że on nie chce. A. Ale to jest poza mojego... Jest. Nie, zrobię to w ten sposób. No. Edip długo myśli nad czymś, po czym stwierdza, w zasadzie to ja nie chcę. Znaj się? Chodź, umyjemy rączki. Tak patrzę zdziwiona. Że co? No. Ja. Nie co? Chcę, żeby panience coś się stało, ale... kontrolować? O, ma takie lekkie... O. Uroczaj go tak trochę pat, i go wiesz, pat. Miło słyszeć coś takiego. Ale tak totalnie, to jest takie totalnie takie frenzonujące, pat. Ten się lekko uśmiecha. Tak to się tak, panienka tu nie powinna wychodzić. Myślę, że panienka jest bezpieczniejsza tu. Na takie chwile. Oni są dorośli. Oni sobie poradzą. Hi! Wiesz, taki hi! Otwiera następne piwo. Panienka i... też jest dorosła. Oni są bardziej dorośli, tak. Erkłos. O! Bierz ząbki? Ząbki. O! Jak można być... bardziej dorosłym. No wiem, mam wrażenie, że wszyscy pierdoleni magowie białokadzie tak sądzą. Uważają, że są... Nie wiem, to jest jakby jakiś wyższy poziom dorosłości, że oni uważają wszystkich, prawda, biorę następnego piwa, którzy nie. Jeżeli, nie wiem, jakieś 2000 lat, na bandę debili, którzy nie wiedzą, jak cokolwiek robić. Powiedz sobie wszystko.
później i logicznie powyciągać wszystkie laski z dóbr. Może bym to pomogło. Chociaż po tylu latach to się boję, że im się, prawda, zrosły z kręgosłupem. By się skończyło to śmiertelnie, co właściwie było plusem dla świata, ale... A. Może powinni po prostu iść z tym do lekarza. Znaczy, no, na nogi, to, tak. Eddie się bardzo poważnie zastanawia, to brzmi poważnie. O, tak, no, Eddie, słuchaj. A? Jakbyś mógł zrobić... Jakbyś mógł jedną rzecz zrobić w walce z tymi rakszasami, co byś zrobił? Ja myślisz prosto. Może tego potrzebuję. Eddie się bardzo poważnie zastanawia. No tak normalnie to bym jebnął z dynki, nie? No, ale tak myśl więcej. Tak masowo bardziej. Masowo to... Baseball jest dobry. Pan co? Baseball jest dobry masowo. Można kilku naraz wtedy stłuc. Jak nie mają baseballa. No bo jak mają, to no wtedy dobra, już wychodzi takie... jeden do jednego. Chyba naprawdę, mam takie, chyba dobra, chyba naprawdę muszę jednak zrobić boom. Dobra, no, zaczyna chyba, coraz bardziej przechodzę, dobra. Przy odrobinie jak mam down, tak to chcę spróbować miksturę dużego boom. Zadajemy dużo stresu wszystkim relaksom w okolicy. Mikstura się nazwie... Stress Relief. No. Nad tym pomyślimy, bo na pewno będą potrzebne jakieś zasoby i rzut, żeby coś takiego wyszło. No. Natomiast jak gadacie, to nagle częściowo rozmowę wam przerywa, bo tak jak rozumiem, to powiedzmy w tych pozostałych uliczkach ktoś może was, że tak powiem, zobaczyć, jakieś tam inni mieszkańcy, mm-hmm, przychodnie. No i wyobrażam sobie, że to może być takie, nie wiem, jakie oni mają osiedla w takich dzielnicach, ale powiedzmy, że bardziej komfortowe. To są bardziej blokowiska. Okej, okay, dobra. W każdym razie gdzieś z parteru słyszycie głos takiej starej babuszki. Nie, kawalerze, czy... Poprosiła o pomoc. Na pewno, chciałem powiedzieć tak, na pewno są pozasłaniane żaluzje w oknach i nie palimy świateł, bo magowie, więc ciężko powiedzieć, że w ogóle ktoś tam jest, chyba że słychać nasze głosy. A, chyba że tak. No nie, jak safe house, to się ukrywamy w tym safe house'ie. Okej, okay, dobra, nie wiedziałem. Okej, okay. Never mind w takim razie. Najwyżej Eddie od czasu do czasu nerwowo, wiesz, tak odsuwa trochę jedną żaluzję i wygląda na ulicę. Okej. Okay. Szef to nazywa zdrowa paranoja. Aha. Patrzę no, ci. No, jest, że jest takie, wiem, raczej... Ma takie, z jednej strony mam wrażenie, że powinna być paranoiczna, bo moi rodzice bym chcą robić, bo wie co. Z drugiej strony, naprawdę uważam, że to nie jest zdrowe. Zycha. No, no wie, się pyta, co bym bardziej chciała. Chciałam sobie żyć normalnie, żeby się to zapytałem kiedyś o to szefa. Słucham, dlaczego paranoja jest zdrowa? To mi powiedział, że ołów jest bardzo niezdrowy. Nie zrozumiałem. Ja rozumiem. Słyszę, wiesz czego się robi... Tłumaczy mi panienka? Tak, wiesz czego się robi kulę do pistoletu? Z ołowiu. To. Ale jaki to ma związek z paranoją? Chcę, żeby ci ktoś strzelił kulkę w łeb z tyłu, od tyłu? No nie. No. No. Znaczy, ty chyba nie jesteś głupi, tylko powolny, przypominam. Tak, wiem. Czyli, że jak jestem paranoiczny i się oglądam za siebie, to mi najwyżej strzelą w czoło. A czoło zawsze miałem twarde, więc może przeżyję i mu napierdolę.
No, właściwie, raczej tak patrzę, podchodzę, robię puszczyczka w czoło i ona takie, no właściwie jeśli chodzi o ciebie... Tam na palcach. Aha, no. Takie jeśli chodzi o ciebie, to mam wrażenie, że to by mogło zadziałać. Widzisz, że oni się bardzo czerwieni. Ma trochę za dużo... Bo nagle Epi jest bardzo blisko i stoi na palcach. No tak. Ta. Arturku, nie. Ja okay, wiem, że lubisz się bawić wodą, to, ale to powiem, nie, to wystarczy. Na razie jedną rzecz, którą powiem... Nie, już wystarczy zabawy. Już umyłeś rączki i wystarczy. Rzeczy, które dostrzega Eddie, to właśnie stara babinka, babuszka, która coś tam skrzeczy, narzeka na... wydaje się wam, że kota, który utknął gdzieś na drzewie. A to na razie, że tak powiem, tyle. Nie chcę się wam dalej wcinać w scenę, bo jeszcze zakładam, że chcecie coś, macie jeszcze coś do odegrania? Czy... Tak, no jak Efi tak blisko stoi, to Eddie się bardzo powoli odsuwa, żeby zachować taki... to co on uważa za kulturalny dystans od kobiety. Epi, jakoś reagujesz na to? Jakie, co jeszcze? Co? No bo jak stanęłaś na palcach, no tak, tuż przede mną. Ale no mówię, że się czerwieni, to mówię, że chyba trochę za dużo wypił. Epi patrzy na nadal zamkniętą butelkę w swoich dłoniach, którą miał otworzyć, jeszcze nie zdążył. A. Ale tak patrzę, albo za mało. Biorę, odkręcam, mu podaję. No to Eddie w tym czasie się właśnie odsuwa tak na kilka kroków, żeby zachować kulturalny dystans od lady. Ze mną się nie napijesz? Szczerze się. Nie no, jacha panienko. No. Panienka to jest jednak trochę dziwna. W sensie? Eddie wypija haustem po butelki. No bo panienka jest wyższe sfery, ale jednak gada jak ziomel z ulicy. Nie jestem z wyższych sfer! Takie... No, ale urodzenia nie można się oszukać. Mam w dupie urodzenie! Tak głęboko, że trzeba by chirurgicznie wyjmować. Trudniej niż pieprzone lagi, pieprzonych dup, pieprzonej białej rady. Panienka ma zboczenie analne. Ja tak nie patrzę, skąd znasz takie słowa? Kto ci podsunął Freuda? Czego? Kto ci podsunął Freuda do czytania? Jaki sadysta podsunął ci Freuda do czytania? Eddie. Freudy to podobno są w Norwegii. Patrzę. Skąd znasz takie skomplikowane słowa? No. A ty się jeszcze bardziej czerwieni, bo nagle się zorientował, skąd zna słowo anal. Nie no, panienko, no czytało się tak z internetu. Aha. Jakie? A, znaczy, bo, tak panienka, jest, bo panienka nie wie, bo w komórkach, tych rzeczach, to panienka może nie bardzo używać. Ja mam takie... Mam taką minę, jakby się miała zaraz zbłagać, jak mówię o interneta. To jest takie... taka biblioteka. Ja wiem, ja bardzo chciałam, wiesz, tak, ja tak, jeszcze z nagrań bootlegowych koncertów w internecie, kurka, ja nie mogę oglądać, znaczy, dobra, mogę oglądać. I tam w tym internecie jest też porno. Wiem. No. Eddie.
My że ja chciałam użyć ogólnie w internecie. Jak chcę coś obejrzeć w internecie, to muszę koleżance poprosić. Jak chcę obejrzeć jakiś koncert w internecie, to muszę poprosić koleżance, żeby odpaliła go na laptopie i potem stać z drugiego końca pokoju i się tak patrzę na chłopie takie totalny squid, nie? Muszę oczy i tak. No. Ja mam darze, bo sobie chcę usiąść przed laptopem, odpalić jakiś bootlegowy koncert i tak, albo jeszcze sobie kupić taki audiofilski system, jaki słyszała. Wiesz, że oni mają takie styki ze złota i podobno to brzmi super. W ogóle nie jest to kropka, nie? Eddie kiwa głową. Da, słyszałem o tym. Znaczy tak, ja wiem, takie, ja wiem, że to jest podobno strasznie drogie, ale wiesz. Eddie wpadł na pomysł. W związku z tym Eddie nagle się podnosi. Panienka tu zaczeka. Wrócę niedługo. Okej. I Eddie sobie poszedł. Gdzie Eddie idzie? Po pierwsze, Eddie, ponieważ będzie w miejscu publicznym, to musi rzucić na hita, czy go natychmiast nie aresztowali. Zanim do tego dojdziemy, chcę się tylko upewnić. Powiem, że będziesz przechodził obok tej babinki z... i faktycznie widzisz, że kot utknął na drzewie. I faktycznie jakby zobaczyła... To nie jest tak, że nikt nie przechodził, ale z jakiegoś powodu, akurat jak ty się trafiłeś, to zauważyła twoją sylwetkę i zaraz... piękny kawaler, czy mógłby kawaler tutaj pomóc ściągnąć mojego futrzaka? Eddie patrzy na babinkę. Patrzy na kota na drzewie. Sama babinka nie robi żadnych, nic nie budzi żadnych, że tak powiem, może nie intencji, tylko instynktu zagrożenia. Eddie podnosi stosunkowo duży kamień. Piękny kawalerze, no przecież pan kawaler jest taki duży i dorodny, przecież to żaden problem się sięgnąć tam. A ja stara, schorowana, nie jestem w stanie. Eddie wzdycha, odkłada kamień. Po czym podchodzi do tego drzewa. Zaczynasz trząść drzewem? Wiesz co? Sięgam na... Znaczy, może lekko podskakuję, żeby dosięgnąć do tej gałęzi, na której wisi... Znaczy, na której siedzi ten kot. I zaczynam trząść tą gałęzią, a dopóki się nie złamie, albo kot nie spadnie. Okej, okay, gałąź się szybko łamie, ty zgrabnie lądujesz na ziemi i w sumie z refleksem, bo akurat jakoś tak się trafiło, że kot też leci na ciebie, ty go jesteś w stanie złapać, mrugasz, masz przez moment wrażenie, że twarz kota jest jakaś dziwna. Tak jakby uśmiechała się trochę szerzej, albo że jego... Boże, nie ostrza, tylko źrenice. Źrenice nagle mają dziwny, chłodny posmak. Poblask. Mrugasz jeszcze raz i trzymasz tylko zwykłego kota, który zaraz tylko i wyrywa się z rąk. Paweł, właśnie mówię, jak pisałam, nie patatas. Miałeś ratować patatasa. Czy coś ewentualnie z mojego chaotycznego gadania powtórzyć? Znaczy nie, raczej doskonale wiem, w co grasz, tylko się zastanawiam, czy Eddie powinien to wiedzieć, czy nie. No spoko. No to jest dosłownie tylko to, co chciałem w ramach tej krótkiej interakcji z babinką przekazać. Okay. No, tak naprawdę kot Sith, ale to... Tak, tak, oczywiście.
A, w sumie powinienem zmniejszyć hit o 1, ponieważ jesteśmy między sesjami, a po każdej sesji zmniejszam o 1. Yep. Czyli to oznacza, że... No i tak, no i teraz... Okej, okay, muszę rzucić overcome. I to jest chyba... Tak, to jest opposed, czyli ja rzucam z plus 3, bo są 3 zakreślone. Zgadza się. Okej, okay. Chcę rzucić z Guilem na tej zasadzie, że Eddie jest jednak... jak to nazwać? Wystarczająco street smart, żeby wiedzieć, jak unikać wzroku. Okej, okay, spoko. Pomyślałem, chciałem to powiedzieć, ale tak bardziej w myślach, że rzuciłem tylko 2, to powinno dać radę. Okej, okay, chcę wykorzystać aspekt, że jednak nie jest głupi i podbić o 2 ten rzut. Okej. Okay. Zakładam, że też przy kompie, żeby sobie zedytować liczbę fragmentów. Tak, okay, tak, aktualnie dobra. Jestem. Spoko, ja nie wydaję ze swojej strony, udaję ci się i Flavo to tłumaczę tak, że co prawda tak, jest ogólnie więcej patroli policji, ponieważ cała sytuacja w mieście jest napięta, są różnego rodzaju burdy, pobicia co jakiś czas, każdego dnia, więc na pewno siły policji są w stanie powyższonej gotowości, więc widzisz więcej patroli. Arturku, rozlewasz, nie. Ale jednocześnie z tego samego powodu, ponieważ rzut ci się udał, to widzę to tak, że mają masę innych problemów, które zajmują ich uwagę. No i oczywiście sam fakt, że wiesz, jak się poruszać po mieście, pomimo tej zwiększonej prezencji. Aha. Chcecie teraz poznać plan Ediego, czy komuś innemu damy scenę? Możemy przejść do kogoś innego, bo mam pytania. Tak, na pewno miał jedno pytanie do Efi, ale to później. Fix. Dobra, Antony, mam pytanie do ciebie. Bo co prawda deklarowałeś, że tam czy jakieś tam płyty niszczysz, ale moje pytanie jest takie, czyż... Bo przyznam szczerze, możliwe, że scena była opisywana, ale już, że tak powiem, nie pamiętam. Natomiast jak byś zakładał, czy faktycznie cały sprzęt, te najważniejsze rzeczy z twojego lokum udało ci się zabrać, czy jednak coś tam zostało? A nie, co zostało. W zasadzie powiedziałbym, że padłem dosłownie po majtki i skarpety i tyle. Zabrałem ze sobą może jeszcze, może jakiś tam, nie wiem, coś zapasowego, ale wszystko, co się dało, tam nie wiem, jakieś dyski, to właśnie powyjmowałem, żeby je rozwalić. No to tym podobne rzeczy, tak? Nie zabierałem nadmiarowo nic. Okej, bo jednak ja sobie wyobrażałem, że twoje centrum dowodzenia, jakby to, co wszystko robisz w internecie, to jednak wymaga trochę więcej sprzętu niż parę dyskietek. Coś, co raczej nie byłoby zbyt proste do targania ze sobą wszędzie. No nie. Okej. Okay. Jeśli już to mam jakiegoś laptopa, który zostawiam sobie, tak. On jest mi potrzebny. Okej. Okay. Dobra, to zanim przejdę do tego z czym dążę. Meritum, dlaczego dążę z tym pytaniem. Wiesz co, dostajesz wiadomość od Krakena, bo zakładam, że mimo wszystko nawet przez komórkę masz jakieś tam powkrywane programy, które dają ci bezpieczny dostęp do Dark Weba. Mhm. Po prostu do tych waszych prywatnych programów czatowych, czy Telegram, czy innego tego typu sprawy. Aha. Ogólnie wiadomość sprowadza się do tego, że... ktoś próbuje się z tobą skontaktować, nie pytają o ciebie...
po imieniu, ale piszą w taki sposób i w takich miejscach, że nie trudno się domyśleć, że chodzi o ciebie i rzucają w tej chwili wiadomościach rzucają niemieckimi słówkami. Autokarakter dobrze kojarzy, że bo jest Fräulein, ale rozumiem, że dla pana, to, znaczy facetów to jest Frau, tak? Czy źle kojarzę? Czy Herr? Herr to jest pan, Frau to jest pani, Fräulein to jest przyjaciel. A, okej. Okay. Fräulein. Okej, okay, no to nie fajnie i pytam od razu, czy kiedy ostatni raz taka wiadomość dotarła do niego? To jest na świeżo. To jest na świeżo. To za mnie kilka minut temu. I w sumie, wiesz co, jak tak wyszedłeś i przy okazji może w ramach spaceru, czy nawet trochę wcześniej zanim ruszyliście, sprawdzałeś przepływy informacji, social media i tak dalej. Jest to? W mainstreamie nie ma słowa o strzelaninie akcji, która działa się w Melinie Asteriona. Aha. O kurwa. No to właśnie pokazuje, mówię o tym też Asterionowi, że ten, kto nas zaatakował, musi mieć głębokie wtyki, bo nie ma o tym słowa w wiadomościach, a więc musieli albo kogoś kupić, albo sprawa jest tak głęboko, że utknęło to na poziomie policji. A ile czasu minęło od tego? Znaczy... Zakładam, że to jest jakiś, nie wiem, wczesny ranek następnego dnia, więc kilka godzin. Nie wiem. Nie wiem, jak działają te wasze media, czy to nie może być po prostu sytuacja, że jeszcze nikt się tym nie zainteresował? Nie, o nie, stary. W Londynie to tak nie działa, to nie jest jakaś prowincja. Tu informacja przemieszcza się szybciej niż ludzie i... Generalnie było za głośno i za dużo się działo, żeby to po prostu tak zniknęło gdzieś w eterze, to ktoś musiał to próbować zatuszować. Jeśli gliny jechały już do nas, znaczy, że było na tyle głośno, że ktoś to zgłosił. Jeśli wiedziały o tym gliny, powinny wiedzieć o tym media. Jak pytanie, tak gadasz, to Kraken widzi, że wiadomość odczytana, więc słyszysz wibrację w telefonie, że ej stary, weź odpowiedz, bo sytuacja jest trochę niepewna. W sensie, co ja mogę mu odpowiedzieć? No, odpowiadam, że dzięki za info i że dam sobie radę, jakby coś więcej wiedział, to niech daje znać, będę zobowiązany. I jeśli może ich trochę powodzić za nos, to też by było dobrze. Mija parę minut, rzuca odpowiedź, że chodzi im konkretnie o kontakt z tobą. Nieosobisty, wystarczy wiadomość, ale mam wrażenie, że im chodzi coś w rodzaju o Jezu, jakbym to określił. Umowy jakiegoś biznesu, coś w tym stylu? Noty gratulującej połączonej z zapewnieniem, że nie musisz się obawiać o swoje życie? The fuck? Dobra. Daj mi na nich namiary i zobaczymy.
może do nich zagadam, tak czy inaczej uważaj na siebie, nie chcę za bardzo nikogo więcej w to wciągać. O nie, lubimy się, jesteśmy dobrymi kolegami, ale niektóre rzeczy zostawiam tobie. Jasne, nie. Oczywiście, mówię o takim bezpiecznym... zdrowej paranoi. Fraza tygodnia. Okej, okay. No dobra. Wobec tego, od razu jak jestem za Syrianem, to gadam z nim na ten temat, że ktoś mnie poszukuje i chce mi najwidoczniej pogratulować. Nie chcą spotkać się ze mną, chcą tylko kontaktu zdalnie. Myślę, że... Chyba chodzi o tą frakcję, która nas wczoraj zaatakowała. Przynajmniej, znaczy frakcję tych ludzi związanych z tamtymi. Podobno jakieś niemieckie słowa się tam pojawiają. Wczoraj chyba krzyczeli coś na moje ucho po niemiecku. Cholera wie, może to był jakiś inny język. Może polski, cholera wie. Ale inne słowa... Niemczyk polski natychmiast byś rozpoznał. No tak, faktycznie, to Amerykanie mają problem z tym, mówią, że polski brzmi jak niemiecki, to sorry, trochę za daleko poszedłem. Okej, okay, to nie wiem, może jakiś skandynawski, nie wiadomo, coś mocno ham-ham-ha-ho. Powiem tak. Nic nie straci, że się z nimi skontaktujesz. Też tak. Może to dać nam możliwości. No dobra. No to raz kroli śmierć. I no zakładam, że Kraken dał mi kontakt, tak? Jakiś tam namiar na nich. Więc wysyłam do nich wiadomość, że jest podobno... założona prywatna, wiesz, jakiś prywatny pokój na jednym z czatów darkwebowych. Okej. Okay. Czeka się na prywatna forma komunikowania się, tak, która funkcjonuje w darkwebie, ja się nie znam. Coś o tyle bezpiecznego. IRC jest stosunkowo bezpieczne. Wbrew pozorom. IRC jest wbrew pozorom stosunkowo bezpieczne. Jeżeli masz prywatny serwer postawiony. No coś, no mniejsza z metodą, tak? No powiedzmy, że tam może być jakiś... I klienta z szyfrowaniem. No dobra, tak czy inaczej, okay. No to się z nimi się kontaktuję i... Znaczy wchodzę na ten czat i piszę, że słyszałem, że mnie szukacie i chcecie ze mną porozmawiać. Ach, Herr Antony. Wszystkim winszujemy dobrych sojuszników. Gratuluję. Jeśli żywo starcia z nami, to jest wyczyn, który szanujemy. Zmienia głosińca? Ajoj! Okej. Okay, chcemy także poinformować ze względu na to, iż nasz pracodawca nie był pełni szczery w informacjach na temat celu, który nam zaoferował i nie byliśmy do końca przygotowani na niespodzianki, które napotkaliśmy. Musieliśmy niestety anulować kontrakt, za który nam zapłacono. Okej. Następnym razem będziemy przygotowani. Okej. Okay. Rozumiem, że już nie będziecie na mnie polować. Na moich przyjaciół. Przynajmniej. Nie widzimy powodu, żeby dalej marnować czas na kontrakt
na... Ulicą przejeżdża policja, nie? Na her. No na ciebie, ale tak bardziej oficjalnie piszą. Nie tylko w ramach profesjonalnej przysługi za darmo, wyjątkowo. Informujemy, że kwota, którą zaoferowali nam za twoją głowę, zazwyczaj takie stawki bierzemy za ministrów, premierów. Trochę zapowietrzyło Antonego. I ma takie... Oh you! Takie z jednej strony, ha! Fajnie, a z drugiej strony, o kurwa. W ramach takiej profesjonalnej kurtuazji chcę powiedzieć, że o ile my nie jesteśmy dalej już zainteresowani, kontrakt może być zaoferowany komuś innemu. Okej. Okay. Dokładnie szybko to przekazuję Asterionowi, bo z jednej strony mam takie, pa, zobacz jaki jestem ważny, a z drugiej strony takie, o kurwa. Już ma być jeszcze gorzej? Znaczy wiesz, zawsze trochę czasu schodzi, zanim się znajdzie następnych tych... Stary, to jest dark web, tutaj ludzie czekają na takie rzeczy. Tutaj to jest jak... Cholera, jak ci to powiedzieć? Pojawia się jeszcze jedna wiadomość. Aha. Zaproponowalibyśmy ofertę, gdyby pan byłby zainteresowany skierowaniem nas w innym celu. Niemniej, z tego co wiemy, to kariera społecznego aktywisty czy social żurnalisty nie jest aż tak dobrze opłacana, a niestety musimy zachowywać standardy. Znaczy ogólnie, że jeżeli nie mówię tylko jasno, in character to out of character, nie, Antonego nie stać, żeby ich wynająć. Nie. Ale ogólnie rzucam opcję, ideę do... jako potencjalny haczyk. Potencjalny haczyk. Okej. Okay. Bardziej w stronę wszystkich graczy, a nie konkretnie Fenarna. Dobra, Edis kombinuje kasę. Nie, tak naprawdę ten jej nadal bym chciał wpierdolić, jakby ich dorwał w swoje ręce. Nieważne, że już nie są zakontraktowani. Okej. Okay. Jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy. Fak, pauza. Jedna pauza! Okej, okay, jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy, tylko muszę na kartę szybko spojrzeć. Aha. Sobie światło odpalę, bo już się zimno robi. Okej. Okay. Mam coś takiego jak Journalist Favors. I do czego zdążam, że... Okej, okay, jestem. Chciałbym... Aha, okej. Okay. Mam coś takiego jak Journalist Favors i do czego zdążam? Pytam ich, jaką cenę mają dla nich informacje. Sekunda. Journalist Favors. To jest opresentować interesuję to obtain secret, got information without having to roll. If you choose to roll and you fail, you may mark the positive indicator on any success regardless. Information you acquire is an advantage with two free invokes. Oni mówią, informacja zawsze jest w cenie, zależy jaka. Znaczy mówią, piszą. Okej. Okay. Bo co chciałbym zrobić? Chciałbym uzyskać jakąś informację, która mogłaby ich interesować i wymienić ją może nie tyle co na samą ich
same ich usługi, a na ich informacje o tym, gdzie mogę się takiego ataku spodziewać. Tak, żeby oni w twoim zawodowym świadku mieli ucho przyłożone do ziemi. Ewentualnie może na przykład przekazali dosier, który oni dostali na ciebie, jaki oni robili legwork, żeby się do ciebie dostać, w coś w stylu, że ponieważ wiesz, jak oni do tego podchodzili, to na przykład wiesz, czego się już wystrzegać w przyszłości? Też mi to jak najbardziej pasuje. Znaczy, możemy to po prostu połączyć. Mogę. Więc tak. Zatrzyma traktorki. No to tu ci powiem, że... Znaczy, powiem pytanie, chwilę, czy dobrze? Chcesz po prostu z miejsca zaznaczyć wrócisz, to będziemy dalej oglądać. Indepted, czy będziesz próbował rzucać? Bo od razu powiem, że poziom trudności będzie stosunkowo wysoki. Powiem tak, ja tego indepta sobie zaznaczę. Okej, okay, dobra, mi to nawet bardziej jest ciekawsza opcja. Dobra, to możesz sobie dopisać znowu aspekt sytuacyjny kolejny. O kurde, poczuło mi się miejsce, więc... Wydaje mi się, że możesz dodać kolejne. Zaraz sprawdzę. Chyba, że nie. No nie, tutaj brakuje. Dobra, to ja sobie zaraz dorzucę tutaj po przecinku gdzieś. No plus, ale czy poza tym mam wrażenie, że... grać? Zatem mam wrażenie, pytanie. Że część rzeczy... No nie wiem, do której macie czas? To znaczy, powiem w ten sposób. Jeżeli dłużej niż do 21.30, to gdzieś za 15 minut chcielibyśmy tak za 20 minut przerwy, żeby młodego wykąpać i spróbować już położyć. Znaczy, powiedzmy, albo gramy jeszcze 45 minut do godziny i wtedy potem dopiero będziemy obsługiwać dziecko, albo przerwa na obsługę dziecka i potem gramy dalej. Przerwa na obsługę dziecka i gramy dalej, moim zdaniem. Mi by bardziej chyba pasowało, chociaż jedno i drugie odpowiada, bo muszę psa muszę wyprowadzić. Dobra, to możemy jeszcze nie, z 10-15 minut pograć, a potem będziemy kładli Arturka spać. Okej, okay, dobra. Ale ty będziesz mógł wtedy z psem wyjść, zrobimy sobie chwilę przerwy i potem możemy jeszcze ze 2 godziny grać dla mnie. Situation i... A Kuku masz wyrzucić. Go to sleep. Tak, to dopisz sobie. Coś w stylu Mercenary Data Packet. Okej. Okej. Dobra, to jest to. Na rzecz z Invoke'a pójdziemy później. Okej, okay, dobra. Czyli tą kwestię najemników mamy załatwioną. Efi. Mam pytanie do ciebie, bo... Popraw mnie, jeżeli się mylę, ale zakładam, że przy tym całym chaosie intensywnym rzeczy, które się działo, to raczej nie miałaś za bardzo czasu ani szansy zebrać swój sprzęt grający ze swojego mieszkania. No nie, i też jestem bardzo smutna z tego powodu. Okej. Okay. Zaraz pójdziemy. Dostajesz wiadomość od jednego ze swoich punkowych kumpli. Którzy mówią, że... Sekunda, muszę się zastanowić, jak do tego podejść. Taki? Dobra, dostajesz wiadomość od jednego ze swoich kumpli, że słuchaj, skombinowaliśmy gig, bardzo dobrze płatna impreza. Tylko wiesz co, na pewno bym nam się przydał, bo ty grałaś na bębnach, nie?
Sorry, napiszę, że niestety sprzęt mi się sfajczył, sorry. Okej. Okay. Znaczy, dobra. Powiem out of character, do czego dążyłem. Znaczy, dążyłem do kompela z Punk Rock Mage. To znaczy, nawet jeżeli w rozmowie wyjdzie, że no ty sama nie jesteś w stanie brać konkretnie w tym udziału, to oni rzucili. No bo wiesz, byliśmy pod twoim mieszkaniem, tylko nikogo nie było, bo nawet chcieliśmy to po prostu wziąć. Wiesz, pożyczyć od siebie. Prawda, tak. Tylko nie chcieliśmy się, że tak powiem, tobie włamywać do mieszkania. Raczej mam takie, że no działo się rzeczy i że może lepiej wolę nie. Może jak to przejdzie. Okej, okay. Czyli rozumiem, że ogólnie w tej konkretnej sytuacji na razie odmawiasz tak. Kąpela, żeby się pojawić tak. Z powrotem w swoim mieszkaniu. Okej. Dobra. Dajcie mi sekundę. Okej. Okay. To krótko po tym. Znaczy, bo ogólnie zakładam, że Efi raczej trzyma się tego, że musi się trzymać nisko, że w safe house i raczej wie, że sporo istot może na nią polować i raczej stara się trzymać bezpiecznie, czy... No, stara się jednak, bez przesady. Może być ten, ale... No. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay. Czy tak jak Eddie powiedział, że tak zwana zdrowa paranoja, czy dopóki on nie wróci, to na przykład Effie też od czasu do czasu sprawdza, tak zerka przez... Nie. Przez nie. Tak bardzo nie. Okej. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Jeszcze za sekundkę wrócimy. Propos wiadomości telefonicznych. Znaczy telefonicznych. Przypomnij mi, Bryl, jak ustaliliśmy, że jak jego pracodawcy, czyli muzeum Jezu, ale napierdala w tle. Okej, okay, czekaj. Przyciszę ciutkę. No, ostatnio telewizor trochę się bliżej znalazł mojego biurka. No, dobra, może teraz lepiej. A jak się kontaktują? No. Czy na przykład też masz stary telefon, bo tutaj ustaliliśmy, bo to mam zapisane gdzieś w notatkach, że... tak, myślę, że stary telefon. Poszedł oczywiście. Trochę do przodu i pancerna Nokia wytrzymuje przy magach. Okej. Okay. To tak, myślę, że... Co dostajesz wiadomość... Czy tam szereg wiadomości, że słuchaj. Znaczy, jest. Pojawiają się jakby imiona strażników, znaczy powiedzmy ludzi, których znasz ze zmiany, że ten poinformował, że się rozchorował. Ten dostał, że tak powiem, nie odbiera, nie ma z nim kontaktu, chyba praca mu się przestała podobać. Firma ochroniarska część osób przerzuca na. Stadion na zbliżający się mecz, bo sytuacja w mieście jest nieciekawa, więc wiem, że to nie jest normalnie twój dyżur, ale bardzo ciebie wymagamy, żebyś był w muzeum. Tak? To dalej się zgrywa w czasie i rzucam ci kompela pod tytułem Antique Wizard. No spoko. W sumie mam wrażenie, że nawet trochę przyczaić się w miejscu pracy może się przydać. Plus chciałem tak coś jak tam wpaść, żeby się przeszykować. Więc tak, nie, spoko. Tak, ogólnie będziesz w środku.
Dobra. Okej. Okay. Zagadam, że po jakimś czasie ty i Asterion będziecie wracać do Safe House'a, tak? I Antony, tak. Tak, Antony, Asterion. I sorry, ze względu na to, że jest, tak powiem, temperatura taka jaka jest i plus przez ostatni tydzień miałem pobudki wcześniej rano, bo w VR się bawiłem, to mi znowu leciało z głowy. Dobra, bo w sumie nawet, że tak powiem, Paul nie... Znaczy, ogólnie Paul, pytanie, że Eddie i ten plan, który miałeś na Eddie'ego, to jest coś dłuższego, czy bardziej taka krótka deklaracja, co robisz? Krótka deklaracja. Jestem na nią nawet gotów wydać fate pointa. Okej, okay, no to słucham. Okej. Okay. Eddie ma znajomego. Znajomy prawdopodobnie z klubu kibica. Robi w sklepie ze starą elektroniką. I pokazywał kiedyś Eddie'emu, że jego szef rozkminił, jak za pomocą przerzucania przez coraz dziwniejsze przejściówki i coraz dziwniejsze urządzenia, coraz starsze, jak zrobić coś takiego, żeby filmik z YouTube'a nagrać na jakimś bardzo staromodnym rzutniku takim kinowym. Jeden z pierwszych modeli, który ma kolor i dźwięk wbudowany. I że można na filmik z YouTube'a puszczać sobie na ścianie na takim starym rzutniku. Więc to, co chce zrobić Eddie, to zrobić taką rolkę filmową i przy okazji zgarnąć odpowiedni odtwarzacz z jakiegoś bootlegowego koncertu dla Efi. Ha! Okej, okay, pytanko, czy chcemy nadać temu znajomym jakieś imię, czy to jest taka jedna rozówka? Jedna rozówka, myślę. Chyba, że kiedyś znowu będziemy potrzebowali elektroniki jakiejś, zwłaszcza starej. I wydam sobie fate pointa za zadeklarowanie takiego zasobu. Okej, okay, spoko, nie ma problemu. Okej. Okay. Bardziej to masz, nie musisz rzucać. Mhm. To jest taka miła rzecz. Wholesome. Okej, okay, dobra. To powiem, że mniej więcej wracacie w tym samym czasie. I w tym samym czasie dostrzegacie pewną sylwetkę. Oczywiście okolica jest dosyć ruchliwa, kawiarnie ożywają. Natomiast rzuca się wam w oczy rzuca się wam sylwetka, która zdajecie sobie sprawę, że chciała być zauważona. Z jednej strony jest w takim miejscu, które nie sugeruje, że wasza miejscówka jest spalona. Znaczy, jako mistrz gry deklaruje, że nie wiedzą dokładnie, gdzie jesteście, miejscówka nie jest spalona, tylko powiedzmy, że ogólnie w szeroko pojętej okolicy się pojawia. Co rzuca się w oczy, to przede wszystkim ubiór. Nie jest pełen przepychu, natomiast jest na pewno dostojny, poważny, egzotyczny, bardziej nawiązujący do stylu z Dalekiego Wschodu. Sama postać na pierwszy rzut oka wygląda na starca. Jego opalona brązowa skóra jest pokryta zmarszczkami, po prostu przypomina taki korę starego, wypalonego, spalonego drzewa. W większości łysy, natomiast ma długą, srebrnawo-siwą brodę, owiniętą w kilka loków.
I powiedziałbym, że też w powietrzu unosi się zapach różnego rodzaju ziółek, nie ziółek. Siedzi przy jednej z kawiarni, sam przy stoliku. Stolik ma jeszcze jedno miejsce puste obok i bardzo powoli reakcja się nie popija. Coś w kubku, prawdopodobnie herbatę. Jego oczy nie zdają się patrzeć na kogoś konkretnego. I widzi to Eddie, Asterion i Antony. Poczekaj, bo my go widzimy, jak wracamy do tego? To zgubiłem, w którym momencie go widzimy, jak wracamy po prostu do kryjówki, tak? Spotykamy się na drodze powrotnej do kryjówki. Tak. Mhm. I to jest takim... Dobra, czy możemy zrobić z tego cliffhanger? No właśnie... Do tego chciałem, jak najbardziej możemy z tego zrobić cliffhanger. Dobrze. W takim razie my potrzebujemy teraz 15-20 minut. Mhm. Pa, pa, pa. Jasne. To do usłyszenia. See you later. Okej. Ja w sumie chyba to sobie może jakoś więcej... Rybaty naszykuję.